Cześć kochani! Dzisiaj ostatnia część o odpieluchowaniu. Dzisiaj będziemy mówić o odpieluchowaniu w nocy. I mam nadzieję, że to już ostatni odcinek z takiego wnętrza toaletowego. Poprzednio mówiłam wam o odpieluchowaniu w dzień i wspominałam troszeczkę o tym, że to jest zupełnie co innego niż odpieluchowanie w nocy. No i niestety tak to jest, że możemy odpieluchować dziecko w dzień w wieku mniej więcej 2-3 lat. Natomiast jeśli chodzi o odpieluchowanie w nocy, z tym możliwe, że będziemy musieli troszeczkę poczekać. Znaczy oczywiście, nie neguję tego, że czasami zdarza się, że uda nam się zrobić jedno i drugie za jednym zamachem. Bardzo często to jest tak, że musimy z tym dosyć długo jeszcze poczekać. Jak długo? No to od razu wam powiem, że mniej więcej w wieku 4 lat, a nawet 5-6 lat, to jest taki etap, kiedy jeszcze jest spokojnie, ten temat możemy jeszcze ogarnąć. I że jest to takie jakby normalne i oczywiste, że może się tak zdarzyć, że będziemy musieli czekać nawet do tego momentu, kiedy dziecko osiągnie 6 lat. I też może być tak, że wasze dziecko już będzie naprawdę super odpieluchowane i w dzień, i w nocy, a jeszcze takie drobne wpadki mogą się zdarzać jeszcze przez kilka nas kolejnych lat. Dlaczego tak się dzieje? I czy możemy w ogóle coś zrobić, jeśli chodzi o odpieluchowanie w nocne i czy mamy na to jakikolwiek wpływ? No i właśnie tutaj jest ta podstawowa różnica i coś, co chyba często rodzice myślą: o nie, dobra, odpieluchowujemy w dzień, w nocy, szybko, raz, dwa, trzy. No i niestety to nie jest takie proste, ponieważ jeśli chodzi o odpieluchowanie w nocy, to tutaj niezależne jest to, ani od nas, ani od naszego dziecka. Nie mamy na to żadnego wpływu, ponieważ zależy to tylko i wyłącznie od rozwoju waszego dziecka i nic tutaj tego nie zmieni. Pierwsza rzecz to jest wielkość pęcherza. I tu po prostu musimy poczekać, aż ten pęcherz będzie na tyle rozwinięty, na tyle duży, żeby dziecko spokojnie kilkanaście godzin było w stanie wytrzymać przez tę całą noc. Drugi punkt to dojrzewanie układu hormonalnego. I tutaj jest taki hormon, który się nazywa wazopresyna. I ten hormon odpowiada za zagęszczenie moczu. I jeśli ten mocz będzie gęstszy, no to będziemy mogli w pęcherzu zmieścić go więcej. Trzecia rzecz dotyczy dojrzałości układu nerwowego. Tutaj chodzi o to, żeby pęcherz poinformował głowę dziecka, żeby się obudziła, bo po prostu pęcherz już jest pełny i trzeba skorzystać z toalety. To są takie trzy rzeczy, których tak naprawdę nie jesteśmy w stanie w żaden sposób, nie wiem, ominąć, stwierdzić, że albo my chcemy już. No nic z tym po prostu nie zrobimy. Jak zauważyć, że już jest, że już się to zdarzyło, że już możemy? No wystarczy tak naprawdę sprawdzać pieluszkę i rano. Nie, że o, dwa razy udało się, to już próbujemy. Tylko niech to będzie 10-20 razy, kiedy zobaczymy, że ta pielucha faktycznie jest sucha. No i wtedy zaczynamy próbować. I co możemy tutaj zdziałać, żeby po ściągnięciu pieluchy to w ogóle wyszło i żeby się udało? Pierwsza rzecz to jest chodzenie z dzieckiem do toalety przed położeniem się spać. Tak, żeby ten pęcherz przed położeniem się spać dziecka był pusty. Kolejna sprawa to przed snem nie dawajmy dzieciom jedzenia takiego moczopędnego. Przede wszystkim jakichś owoców typu arbuzy, typu ananasy. Więc starajmy się, żeby podczas kolacji, żeby po prostu tych rzeczy nie było. Też nie dawajmy przed samym snem jakichś nie wiadomo jakich ilości picia. No bo wiadomo, że to przede wszystkim takich słodkich też napoi, bo to też wzbudza potrzebę chodzenia do toalety w nocy. Dobrze jest zakupić sobie taki podkład
pod łóżeczko, że jeśli się coś tam zdarzy, to po prostu mamy taki podkład, no i nie musimy wszystkiego zmieniać, materacy i brać i w ogóle wszystkiego czyścić. I na ten czas taki podkład mi się wydaje, że jest bardzo dobrą opcją. A co nie jest dobrą opcją? Na pewno dobrą opcją nie jest budzenie dziecka w środku nocy, żeby poszło do toalety. Po pierwsze, dziecko wtedy zazwyczaj jest zaspane, więc tak naprawdę nie jest świadome tego, co się dzieje i co robi. Po drugie, to nic tak naprawdę nie da, bo my nie wiemy, kiedy dziecko potrzebuje iść do tej toalety, więc tak naprawdę też nie wiemy, kiedy ten pęcherz jest już pełny i czy już tak naprawdę musi iść do tej toalety. I to również niczego dziecka nie nauczy, bo dziecko jest zaspane, dziecko nie jest przytomne i świadome, a nawet jakby było przytomne i świadome, to jeśli samo się nie obudziło, żeby pójść do tej toalety, to znaczy, że po prostu jego właśnie układ nerwowy jeszcze nie jest gotowy i nie dał sygnału na to, żeby pójść do toalety. A może wcale nie jest pełny i my tak naprawdę budzimy bez sensu dziecko, wybudzamy, czyli zaburzamy też proces jego snu, wszystkich tych faz snu, więc to po prostu nie jest korzystne dla naszego dziecka. Również nie jest korzystna żadna jakaś tam taka tablica motywacyjna, czy w ogóle jakieś takie rzeczy motywacyjne, typu dam ci prezent, jak się odpieluchujesz w nocy. Ja rozumiem te rzeczy odnośnie odpieluchowania w dzień, i tutaj możemy motywować, tu możemy tłumaczyć, tu możemy różne techniki i opcje uskuteczniać i część tych technik pewno widzieliście, a jak nie, to gdzieś tam ten filmik poprzedni będzie teraz mrygał Wam. To tam na pewno możemy z tych rzeczy skorzystać, natomiast jeśli chodzi o noc, to tutaj to nic totalnie nie da. Albo dziecko jest gotowe i już te wszystkie rzeczy są rozwinięte, jego organizm jest w pełni rozwinięty do tego, żeby po prostu się odpieluchować w nocy, albo nie i musicie po prostu niestety poczekać. A co w sytuacji, kiedy wasze dziecko przy odpieluchowywaniu w dzień mówi, ale ja tej pieluszki na noc nie założę? Pierwsza to jest najlepsza, to jest opcja, o której też wam mówiłam, to jest takie ustawienie zasad, tak? Czyli, że ściągamy pieluchę w dzień, ale uwaga, od początku mówimy dziecku, że jeśli chodzi o noc, to tutaj te pieluszki będą cały czas. Ale jeśli to się nie udaje, jeśli dziecko nasze mówi, nie, ja tej pieluchy w ogóle już nie będę zakładać, to propozycja jest następująca. Zamieńmy te pieluszki standardowe na pieluchomajtki, albo możemy kupić też pieluszki na przykład wielorazowe. A, i jeszcze o jednej rzeczy zapomniałam. Jeśli wasze dziecko ma problem z tym, że po prostu jest ciemno w pokoju, budzi się w nocy, chciałoby iść do toalety, to dobrze jest się zastanowić nad tym, żeby zostawić gdzieś jakąś zapaloną lampkę, bo może to po prostu pozwolić dziecku na taki spokój. No, niektóre dzieci się po prostu boją ciemności. Więc to też jest takie rozwiązanie, żeby tutaj dziecko cię nie bało. Podsumowując, odpieluchowywanie w dzień to jest zupełnie coś innego niż odpieluchowywanie w nocy. Nie możemy się z tym spieszyć, musimy dziecku naprawdę dać na to czas i dać czas tak naprawdę jego organizmowi na to, żeby się spokojnie rozwinął, ponieważ tutaj nie jest to w ogóle zależne od chęci naszego dziecka i tego, czy dziecko chce, czy nie chce, tylko jest zależne od jego organizmu. Jeśli kogoś zanudziłam tymi trzema odcinkami o odpieluchowywaniu, to już koniec. To już mam nadzieję, że powiedziałam Wam wszystko, co wiedziałam. I mam nadzieję, że na podstawie tych filmików Wasze odpieluchowywanie będzie szybkie i przyjemne. I jeśli jeszcze czegoś nie powiedziałam, albo macie jakieś problemy i chcielibyście ze mną ten temat omówić, to ja zapraszam do kontaktów albo tutaj pod filmami, albo też na Facebooku, tam możecie również pod filmami pisać swoje uwagi lub wiadomości do mnie prywatnej. Jeśli macie jakieś problemy, to ja chętnie Wam pomogę i doradzę. Mam nadzieję, że dam radę. A tak już na zakończenie, bo ja zawsze o tym zapominam, a jeśli ja zapominam, no to
wy też pewno zapominacie i dlatego dzisiaj przypominam, że tam na dole są takie przyciski w górę i w dół i tam jest też taki przycisk duży, subskrybuj i dzwoneczek. I że bardzo będzie mi miło, jak będziecie tam klikać, bo to oznacza, że moje filmiki Wam się gdzieś tam podobają, że chcecie je dalej oglądać. I mnie to na pewno bardzo motywuje do dalszej pracy. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za oglądanie. Buziaczki! Pa, pa!